Cześć, witam Was wszystkich. Dzisiaj pracuję w zamknięciu, ten cały tydzień. Jutro nie będę pracował, ale dzisiaj i w piątek w zamknięciu nie przyjmuję tutaj w ogóle klientów. Mam ogłoszenie, że zakład dopiero będzie czynny od 10 stycznia. Co robię? Nadrabiam zaległości. Bardzo dużo napraw, dużo rzeczy, która nie mogła zostać zrealizowana w tym okresie takiej gorączki przedświątecznej, gdzie każdy chciał mieć buty w miarę szybko zrobione. I więc tutaj akuratnie buciki do klejenia jeszcze zostało tutaj przeszyte, ponieważ skóra była zagięta, ścieniowana i no tam się urwało. Tyle ile się dało, to jest podklejone w środku. No i tak, żeby jednakowo wyglądało mniej więcej, to dwa są przeszyte. Skórzane buty, tak jak wspominałem wcześniej, no nie klei się tego punktowo, miejscowo. Zazwyczaj jak już klej się utlenił czy wykruszył, stracił swoje właściwości, no to trzeba całkowicie to rozkleić, ponieważ sama podeszwa, branzla jest też zazwyczaj rozwarstwiona, nie trzyma się to cholewki. Tak samo tutaj mam buty też i one tak tutaj pracują, odchodzą. To też, no niestety, żeby to dobrze skleić, to trzeba całościowo rozkleić, wyczyścić i podkleić. W przeciwieństwie do butów z ekoskóry, które można nawet czasami takim szybkim klejem kropelkowym potraktować i nic się nie stanie i but będzie sklejony. Natomiast już w skórzanych butach, no to już ten proces klejenia jest znacznie bardziej wymagający. Co tutaj? Zacząłem też tutaj kończyć. Wymieniałem wyściółkę tutaj przy palcach od środka, czyli musiałem też całą branzlę zdemontować, podeszwy, dostać się do środka, żeby tam wszyć nowy materiał. Będzie to montowane prawdopodobnie w następnym tygodniu. No i dużo jeszcze, dużo innych prac, które musiały zostać przesunięte. Chciałem Wam się pokazać, że jestem, mam jakieś tam plany na ten nowy rok, chociaż ciężko jest mówić, żeby nie zapeszać, ale może dzisiaj albo jutro wrzucę Wam filmik. Chcę się też pochwalić, ponieważ od jesieni robiłem tutaj taki remont na raty, przemeblowanie, nową aranżację warsztatu. Dzisiaj rano udało mi się to nagrać, więc będziecie mogli zobaczyć, jak w tej chwili mój tutaj zakład, w którym pracuję, wygląda, moje stanowiska pracy i takie tam. Jeszcze na parę komentarzy odpowiedziałem, więc może się komuś przyda. No to w takim razie, jeśli jesteście zainteresowani, jak wygląda mój zakład, moje maszyny pokazuję. Ogólnie tak troszeczkę. Dobra, nie gadam już. Kończę, bo dużo pracy mam, a już głupoty zaczynam gadać. To nie jest moja mocna strona, więc do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.